Najpiękniejsze kanapki w regionie robi Aleksandra Rogusz. To właśnie pani Aleksandra została laureatką konkursu Radia 5 na najlepsze zdjęcie kanapki. Jego rozstrzygnięcie odbyło się dziś w siedzibie naszej rozgłośni. Fotografię oceniało jury w składzie. Adam Ołów, właściciel piekarni Cymes, Dariusz Ułanowicz, również z Cymesu, oraz Olga Rabczyńska, fotograf. Wybór zwycięskich zdjęć nie był prosty, ponieważ otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń, powiedział Adam Ołów. Wszystkie fotografie są wyjątkowo dobre. O wyborze decydowała kompozycja, ale też umiejętności fotograficzne, dodał. Radiosłuchacze nas bardzo mocno zaskoczyli w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, wpłynęło ponad 40 zdjęć. Mieliśmy no, nie lada problem, żeby wybrać te trzy. Jury bardzo długo się zastanawiało. No, wybraliśmy pierwsze no, z racji, że to jest fotokonkurs, więc tutaj miały wzgląd bardzo mocno umiejętności też robienia zdjęcia. Aczkolwiek wszystkie kanapki są sympatyczne, subtelnie zrobione, no i naprawdę trudno się byłoby oprzeć, żeby nie skosztować. Także bardzo dobrze, że to był fotokonkurs. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, przyznała Olga Rabczyńska. Wybór padł na taką, moim zdaniem, najbardziej w ciekawy sposób skomponowany kadr. Bardzo fajne, ciepłe światło. No i myślę, że tutaj duża kreatywność, przede wszystkim też jeśli chodzi o samą kanapkę, skomponowanie jej, zdrowe składniki, ich minimalna ilość. Także to też przesądziło na pewno o wyborze. Zdjęcie najlepszej kanapki wykonała Aleksandra Rogusz. Drugie miejsce w konkursie przypadło Natalii Krakowskiej, a trzecie Annie Łępio. Zwycięzcom gratulujemy. Nagrodami w konkursie jest sprzęt AGD, który ufundowała piekarnia Cymes.